W dniu 31 grudnia 2012 roku prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 31-letniemu mieszkańcowi Dzierżoniowa oskarżonemu o rozpowszechnianie w sieci internetu tzw. pornografii dziecięcej. To jest zaczyn z artykułu 202 kodeksu karnego. Rozpowszechnianie i posiadanie wiązało się z 99 plikami filmowymi, w którym między innymi były dosyć drastyczne sceny związane ze stosowaniem przemocy wobec małoletnich, a także z udziałem zwierząt. Ponad 201 plików dotyczyło udziału małoletnich w czynnościach seksualnych. W ramach śledztwa tenże oskarżony został poddany badaniom przez biegłego seksuologa, który stwierdził u niego zaburzenia preferencji seksualnej o charakterze pedofilii właściwej. To też legło u podstaw wydanej opinii psychiatrycznej, gdzie biegli orzekli, iż ten oskarżony działał w ograniczonej zdolności do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i jednocześnie wystąpił z wnioskiem o skazanie go bez przeprowadzenia rozprawy na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres lat 5, a także poddaniu się terapii związanej z jego zaburzeniami preferencji seksualnej. Obecnie w gestii sądu leży, czy wniosek ten zostanie uwzględniony.